Witam Was serdecznie, Vlogmas dzień 20 mamy. Tak, kochani, moja chrypa rano, dzisiaj troszkę gorsza. Powiem Wam, jest po godzinie 6 rano. No niestety, powiedzcie mi, kto to wymyślił, żeby tak w czas rano wstawać? Nie wiem, ale dzisiaj to już mi się tym bardziej nie chciało wstać. Chociaż powiem Wam, że przebudziłam się i tak dużo wcześniej, no i kurczę, sobie myślałam, czy to już wstawać, czy już jest tyle godzin. Nie wiem, ale jakoś usnęłam z powrotem, potem słyszałam, jak zadzwoni telefon, budzik. Także więc, no niestety, trzeba było, kochani, wcześniej wstać. No i co? Idę, robię teraz właśnie śniadanie. Ja sobie zrobiłam teraz makijaż. No i idę robić, tak jak mówię, śniadanko. Powiem Wam, że pogoda paskudna, tak leje strasznie, że miejmy nadzieję, że jak pójdę z Damianem do szkoły, to już przestanie padać. No okropna jest ta pogoda, już bym, powiem Wam szczerze, wolała, żeby ten śnieg sypał, niż po prostu padał ten deszcz. Oczywiście ten śnieg tak umiarkowanie, nie mówię tyle, ile ostatnio nawaliło tego śniega, tylko tak delikatnie, żeby posypało tym śnieżkiem, to by było już fajnie. A tak to powiem Wam, ja nawet teraz już nie odczuwam tego klimatu świątecznego, nie wiem, są choinki, to chyba przez te choinki tylko człowiek tak odczuwa ten klimat. No bo na polu niestety, no... Nie widać tego uroku świąt, niestety nie widać. Dobra, kochani, ja lecę, robię śniadanie, ogarniam się. Muszę sobie tutaj właśnie frotką spiąć włosy, w ogóle rozczesać, bo jeszcze ich nie rozczesałam, jestem rozczochrana. Także więc, moi drodzy, zapraszam Was na Vlogmas 20. I ja, moi drodzy, jeszcze zdążyłam nastawić pranie. Właśnie włączyłam pralkę, bo miałam trochę rzeczy w koszu do prania, więc mówię, stwierdzę, nastawię to teraz, tak w czas rano, jest już prawie godzina 7, więc pranie się robi. Tak więc, moi drodzy, wykorzystałam już prawie mój płyn ten do płukania, teraz brałam jego ostatki i powiem Wam, że dobrze, że sobie ostatnio kupiłam w Biedronce, zobaczcie, właśnie Wam pokażę, już kiedyś miałam Wam pokazać, kupiłam ostatnio w Biedronce, jak byłam, taki zestaw właśnie tego mojego ulubionego płynu właśnie tutaj z kokolino, tego właśnie w tej takiej różowej butelce, w takiej amarantowej butelce. I zobaczcie, tutaj macie dwa. Jeden jest większy, a drugi jest mniejszy. Zapakowane są razem, w zestawie taniej. I powiem Wam, że ja za te dwa płyny zapłaciłam, chyba tam było coś niecałe 19 chyba złotych. Tak więc powiem Wam, że w sumie mi się opłacało, bo jeden ten płyn w Dilzie, płacę za niego 20 zł za ten. Wiadomo, jest duży, bo jest duży i na długo starcza, no ale wzięłam w Biedronce ostatnio właśnie ten, bo ten kolor już dawno go nie miałam, tego właśnie, a on przecudownie pachnie, naprawdę. Także więc, moi drodzy, polecam, to jest mój właśnie ulubiony, no i ten, kochani, tak samo. Także jak widzicie, moi drodzy, od rana w czas się wstanie, zdąży się ogarnąć, pomalować, zrobić makijaż, zrobić dzieciakom śniadanie, jeszcze zdąży nastawić pranie. No i jeszcze Wam pokazać, moi drodzy, płyny do płukania. No, także więc, moi drodzy, pranie się pierze. Może jeszcze zdążę je powiesić, a jak nie, to jak dopiero przyjdę. Ale przynajmniej się wypierze. Także dobra, kochani, ja uciekam, chowię moje płyny i idę rozczesać włosy, bo je tylko spiłam w kucyk, więc będzie trzeba je teraz rozczesać. No i chyba będzie trzeba ubrać dzisiaj kaptur, wziąć parasol, bo niestety, tak jak mówiłam, pada, leje w dalszym ciągu, więc nie wiem. Miejmy nadzieję, że przed 8 już nie będzie lało. Dobra, kochani, ja zmykam, odzywam się, kochani, do Was później. A w ogóle to Wam powiem, że ja jestem jeszcze właśnie w piżamie. Jakby ktoś się właśnie pytał, to jest, moi drodzy, właśnie piżama. Powiem Wam szczerze, ja sobie o niej ostatnio właśnie zapomniałam, a ja przecież ją mam chyba, nie wiem, z tamtego roku, czy jeszcze z zeszłego roku. To jest piżama taka, wiecie, taki t-shirt i do tego krótkie spodenki, także więc wczoraj ją wyciągłam, znalazłam, bo właśnie tak myślałam ostatnio, gdzie ja mam tą piżamę, a była w szafie, była poukładana z innymi właśnie tam piżamami, więc tak,
dzisiaj, kochani, piżamka, taka świąteczna, powiem Wam, fajna, taka w ciastka, napisy ho-ho, laski cukrowe. No powiem Wam, że jest bardzo wygodna i ona ma taki troszkę dłuższy ten rękawek, ale jest wygodna właśnie do spania, jest fajna, ten t-shirt jest taki w ogóle tutaj, no, sporo szerszy, no a spodenki takie, no też nawet takie troszkę szersze mają nogawki, więc moi drodzy, dzisiaj taka piżama świąteczna. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, lecę, działam z moimi włosami, bo je trzeba rozczesać. Ja już ogarnięta, założyłam sweter, pranie już się też prawie wyprało, zaraz będzie grała pralka, żeby wyciągnąć pranie. Ja sobie w tej chwili rozczesałam właśnie włosy, no i powiem Wam właśnie. Zobaczcie, otworzyłam roletę, no i na polu jest nadal ciemno, jest już przed godziną 8:00. No i na polu jest, powiem Wam, mega ciemno. Po prostu nie wiem, ten dzień chyba dzisiaj będzie taki jakiś ciemny, jakiś, nie wiem, chyba śpiący. Powiem Wam, że mi się jakoś tak, nie wiem, niby zrobiłam makijaż, ale jestem taka jakaś śpiąca, nie wiem, spać mi się po prostu chce. Także więc, no, nie wiem, czuję, że będzie ten dzień taki, wiecie, śpiący. Dobra, moi drodzy, ja idę. Ogarnę sobie jeszcze resztę, co mam ogarnąć. Wyciągam zaraz to pranie z pralki, bo już zaraz będzie. No i zobaczcie, rano jeszcze zdążyłam zrobić pranie. Zaraz je wyciągnę właśnie z pralki, powieszę, jeszcze zdążę powiesić, także więc no. Super fajnie. Czasami powiem Wam, dobrze tak w czas rano wstać, jak ja wstaję właśnie 5:30, bo powiem Wam, że no, w sumie dużo rzeczy człowiek zrobi już rano. Tak jak na przykład dzisiaj właśnie to pranie. No, o, jak słyszycie, pralka mnie wzywa, więc kochani, ja rozwieszam pranie, no i jeszcze zdążymy do szkoły. Powieszamy pranie. No i zobaczcie, taka pogoda niestety. Deszcz pada, Damian jest parasolem. Wyżej ten parasol, wyżej. Otwórz bramkę. To my idziemy i powiem Wam, deszcz pada, dalej pada i będzie padać chyba cały dzień. Powiem Wam, taka paskudna ta pogoda, wszędzie kałuże. No powiem Wam, że nie czuć tych świąt, niestety, jak tak pada deszcz. No jesteśmy już prawie pod szkołą, więc... Ale pogoda. Ja już, moi drodzy, jestem w domu. Powiem Wam, że pogoda jest tak paskudna, tak leje cały czas, że w ogóle chyba dzisiaj nie przestanie. Wydaje mi się, że będzie chyba padać cały dzień. Powiem Wam, że byłam jeszcze właśnie w sklepie po sok, bo mi się właśnie kończy i kupiłam ten nasz ulubiony malina z jeżyną. Bardzo dobry jest właśnie ten sok, jeszcze szczególnie do tych herbat zimowych, to naprawdę jest świetny. Także my zawsze kupujemy ten, albo po prostu samą malinę, ale jak jest to jeżyną, to wolę z tą jeżyną. A teraz, moi drodzy, ja robię sobie cappuccino, bo nie piłam, zjadłam tylko rano z Damianem śniadanie, a teraz sobie zrobię właśnie cappuccino dzisiaj w takim kubeczku. Także więc gotujemy wodę i robimy cappuccino. I can't wait for the weekend, waking up next to you. We'll be sharing our secrets, making dreams come true. Let's have a toast for the lovers, we'll tumble round. No to cappuccino, kochani, zrobione. Siadam sobie teraz w kuchni, tutaj wypiję i właśnie zastanawiam się, co zrobić na obiad. Dajcie znać, co wy gotujecie na ten obiad, bo ja już nie wiem, czy ja się wypaliłam, czy co. Już nie mam po prostu pomysłu na te obiady. No nie wiem. Nie wiem kompletnie, co dzisiaj zrobić. Czy zrobić ziemniaki, schab do tego, wiecie, takie polskie, normalne danie. No nie wiem. Zastanawiam się właśnie, ale to jak wypiję cappuccino, to może jakiś pomysł po prostu mi przyjdzie do głowy. Mam też warzywa na patelnię, więc nie wiem, zastanawiam się właśnie, co zrobić. Jak coś, to dajcie znać, co wy gotujecie, jakieś może nowe pomysły, coś może ciekawego, fajnego macie, bo ja już nie wiem szczerze, co gotować.
ja właśnie teraz, jak widzicie, smażę naleśniki. Na pierwsze zrobiłam zupę, mam tu w garku. No i smażę teraz naleśniki. Naleśniki będą z powidłami. Ja chyba zaraz idę, powiem Wam, zrobię sobie cappuccino jeszcze jedno, chociaż dzisiaj rano piłam, ale już jest tyle godzin, że chyba zrobię sobie po prostu jeszcze jedno. Chwilę sobie odpocznę. Właśnie my tutaj z Damianem skończyliśmy zadania. Jeszcze za chwilę jadę tylko po Kamilę do szkoły. No to prawie jeszcze zdążę sobie właśnie wypić cappuccino. A tak w ogóle, zobaczcie, ubrałam sobie opaskę, ściągłam frotkę, bo powiem Wam, miałam wysoko uczesanego kucyka, coś mi głowa zaczęła boleć, jak ściągłam tą frotkę, to powiem Wam, ale ulga. No, także więc na razie chodzę w opasce, żeby mi włosy do przodu nie leciały. Zresztą wiecie, ja lubię opaski, mam tylko opasek trochę, ale teraz przez zimę trochę mniej w nich chodzę, dlatego ze względu na to, że ubieram czapkę. No i wiecie, opaska, czapka, no to nie za bardzo, więc... bez opaski, czapka, włosy rozpuszczone. Także więc po domu to jak nigdzie nie wychodzę, a ściągnę kucyka, to tak wiecie, w opasce jest o wiele lepiej, bo nie macie nic spiętego tutaj, nic Was nie ciągnie w tym kucyku. Tak jest przynajmniej fajnie, a szczególnie to jak mówię, te właśnie szerokie opaski są świetne. Ja lubię właśnie te szerokie, już Wam raz mówiłam, ze względu na to, że one mnie tutaj za uszami, na głowie mnie tutaj nie cisną, jak te takie wiecie, węższe, te takie chudsze opaski, co są po prostu, to one mnie strasznie tutaj właśnie uciskają i długo w nich nie mogę chodzić, a w tych szerokich to po prostu mogę chodzić na okrągło cały czas, bo nic się nie dzieje. Dobra, moi drodzy, idę, robię to cappuccino, bo potem muszę jechać jeszcze Kamilę odebrać ze szkoły. Leci naprawdę szybciutko. Jak widzieliście, ja przedtem robiłam naleśniki, tak więc no, z powidłami w środku i z śmietaną na wierzchu, delikatnie posypane cukrem. Powiem Wam, uwielbiam takie naleśniki. Zjadłam 3 takie naprawdę przepyszne. No i co, moi drodzy, ja chyba już będę właśnie kończyć tego vloga. Już powiem Wam, zrobiło się naprawdę ciemno, naprawdę czas tak szybko leci, nie wiem, dzisiaj to szczególnie mi jakoś szybko po prostu tak przeleciał przez palce, że po prostu nawet bym powiedziała i brak trochę tego czasu. Także kochani, ja będę kończyć już tego vloga. Jak Wam się też podobał taki dzisiejszy vlog, vlogmas, moi drodzy, to dajcie łapkę w górę, pamiętajcie nadal, kochani, o subskrypcji kanału. My widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Patrzcie, jak ten czas szybko leci, wnet Wigilia, wnet koniec vlogmasów, ale vlogi jakieś tam, moi drodzy,
będą. Także więc zostawcie jakiś ślad po sobie, że byliście, że oglądaliście, że widzieliście. Będzie mi bardzo miło. No i widzimy się już jutro. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Buziaczki kochani przesyłam. I do jutra. Pa, pa!